Witam serdecznie, tak jak obiecałem. Nagram kilka ćwiczeń i wytłumaczę, jak można używać ten trenażer oddechowy, czyli nasz Airflow. I może tak na początek, bo chciałbym, żeby powiedzmy korzystanie z niego było jak najbardziej prawidłowo, więc nawet początek, który zrobimy, będzie tak naprawdę bez tego trenażera, więc takie intro. A potem pokażę trzy przykładowe ćwiczenia, aczkolwiek każdy tak naprawdę może, jak rozumie działanie, wymyślić sobie to ćwiczenie samemu. Sprzęt wygląda w taki sposób. Tutaj jest regulacja, jeżeli chodzi o siłę. Tu jest regulacja, jeżeli chodzi o siłę. Regulacja jest płynna. Z jednej strony jest wlot, z drugiej strony jest wylot powietrza. I po treningu mamy ustnik, zdejmujemy sobie ten ustnik, możemy sobie ten ustnik wypłukać. I teraz w jaki sposób ten ustnik zakładać? Wkładam sobie to w taki sposób i jest założone. Nakładanie go w ten sposób może być trudne i nie zawsze się uda, dlatego lepiej zacząć od narożnika i on sobie wskoczy i już jest na miejscu. Na maksa, jeżeli robicie, otwieracie tutaj te zawory na plus, oznacza to, że powietrza może przejść więcej, a jak robicie na minus, oznacza, że powietrza może przelecieć mniej, czyli opór tak naprawdę rośnie. Czyli tutaj sobie regulujemy wlot i wylot. Ale tak jak Wam mówiłem, zanim zaczniemy sobie treningi na Airflow, pokażę Wam takie ćwiczenia wstępne, które trzeba zrobić, żeby przygotować trochę mięśnie oddechowe, żeby dobry wzorzec budować, z tego powodu, że przez ten trenażer oddychamy przez usta, nie we wszystkich ćwiczeniach, ale w większości oddychamy wdech ustami, wydech ustami, a nie chcielibyśmy nieprawidłowego wzorca oddechowego się uczyć, więc kilka rzeczy poprzedzających. Pierwsze ćwiczenie na to, żeby rozciągnąć sobie mięśnie międzyżebrowe z jednej i z drugiej strony po bokach. Tak jak pokazywałem już to wcześniej, naciągam sobie bok. Tutaj mniej powietrza wleci, dlatego że jestem skręcony. Tutaj może więcej tego powietrza wlecieć. Mięśnie są naciągnięte. Ja robię, tą rękę przykładam, żeby czuć, jak oddycham. Robię sobie wdech. I rozpycham od środka płucami tutaj mięśnie oddechowe. I rozluźniam się. Wdech. Rozpycham mięśnie. I się rozluźniam. Wdech. Rozpycham mięśnie. I się rozluźniam. Czwarty raz. Rozpycham. I się rozluźniam. Piąty raz. Ok. Przechodzę sobie na drugą stronę. Naciągam. Czuję tutaj napięte mięśnie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech przez nos. Raz i rozluźniam się. Mogę chwilę na tym napięciu przytrzymać. Czyli zrobiłem sobie jedną stronę, drugą, jako taki wstęp. Zostały mi plecy. Mocno przyciągam kolana do klatki. Chcę odebrać możliwość przedniej części, żeby zapracowała przepony. Ściskam sobie te nogi i garbię się leciutko, szczególnie w odcinku piersiowym. I teraz nabieram powietrze, jakbym chciał tylko wypełnić plecy. Ok. Każdą ze stron robię na 5 powtórzeń. Muszę poczuć, że mięśnie są naciągnięte i pracując jeszcze płucami od środka, rozciągam dodatkowo, czyli każdy wdech powinien to odczucie rozciągnięcia jeszcze bardziej
uwydatnić, powiedzmy. Czyli rozciągnąłem sobie tak najszybciej jak się da klatkę piersiową i teraz przechodzę do oddechu przeponowego, dlatego żebyśmy sobie źle nie zakodowali, oddychając przez usta, sposobu, w jaki mamy to robić. Oddech dzielę sobie na razie na trzy części: przeponowy, przód, bok, tył. I każdą z tych części ćwiczę osobno. Następnie staram się wszystko razem dodać i równo zapracować, o czym Wam jeszcze przypomnę. Ale zacznijmy sobie od części przedniej. Kładę sobie ręce tutaj na wysokości dolnych żeber. Biorę sobie wdech. Wyraźnie pracuje mi tutaj ten odcinek. Nie wypycham brzucha do przodu. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Mamy przód. Bardziej czasem chodzi nawet o to, żeby nie robić dużo powtórzeń, tylko żeby wysłać impuls nerwowy w to miejsce, w które potrzebujemy. Chwytamy się za boki, bierzemy wdech. Pracuje tylko ta część na wysokości dolnych żeber. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wyraźnie tylko ta część. Po piątym wypuszczamy, więcej nie trzeba. I dokładnie na tej samej wysokości, ale z tyłu przykładamy ręce i nabieramy powietrze w tym miejscu, gdzie mamy dłonie. OK. Pięć oddechów. Z każdej strony mamy przetrenowaną przeponę i teraz staramy się połączyć to w jeden ruch. Obejmujemy się tak, żeby przód palcy dotykał tutaj żeber. Środek dłoni nas obejmował z boku, a kciuk był na plecach. Wysokość tutaj dolne żebra. Bierzemy sobie wdech. I wszystkie te wymiary wypełniają się, najlepiej byłoby, jakby wypełniały się równo. I ostatni. Pilnuję, żeby każdy wymiar szedł równo. Jak któryś odstaje od reszty, to na nim się koncentruję albo wracam sobie do ćwiczenia wcześniejszego i robię troszkę więcej oddechu na ten wymiar, który słabiej pracował. I to są ćwiczenia, które chciałbym, żeby każdy robił, zanim zacznie trenować na Airflow, z tego powodu, że chciałbym, żebyście wszyscy jakby dobrze oddychali i żeby nie powielać sobie, bo powiedzmy trening oporowy będzie Wam utrwalał może niektóre jakby wzorce oddechowe, więc zanim wprowadzimy opór, chcemy mieć te wzorce jak najlepsze, żeby po prostu sobie pomagać, a nie psuć. I to jest takie intro dla Was, trochę jak działa trenażer i trochę jak powinniśmy się przygotować. I nagram dla Was teraz jeszcze następne filmiki z ćwiczeniami po kolei i wytłumaczę, o co chodzi, oraz pokażę, w jakiej pozycji powinno się trenować.